Dzień dobry, witam. Radek Zalewski, konsultant agronomiczny w firmie E-Agronom, a razem ze mną jest... Dariusz Dereń, firma Top Nasiona. Dzisiaj mam niesamowitą przyjemność właśnie spotykając się z Darkiem omówić razem tutaj kwestie dotyczące ogólnego podejścia do międzyplonów. I tutaj istotnym elementem będą pewne doświadczenia firmy Top Nasiona, ale również przedstawimy ogólne zalety międzyplonów, również podejście w kontekście programu węglowego E-Agronom. Dlatego tutaj kluczowym pytaniem jest, po co te międzyplony? Darku, jakie jest podejście w tej kwestii firmy Top Nasiona? Roli poplonów i w kontekście właśnie naszej propozycji z Top Nasion, to są dwie mieszanki, top gleba i top struktura, no nie sposób przecenić. Powiem tak, w polskich glebach najlepiej nie jest i patrząc na chociażby ilość próchnicy, która jest w glebie polskiej średnio oceniana na tam 2,2%, jest tak naprawdę niewielka w porównaniu do innych części Europy czy Azji, gdzie za taką granicę dolną przyjmuje się 3-3,5% z próchnicy. Patrząc na porównując te dwie wartości, widzimy, że cały czas następuje stopniowy ubytek materii organicznej, stopniowy ubytek próchnicy w polskich glebach. Aby to zatrzymać, aby poprawić, należy stosować międzyplony. No tylko, że nie mogą to być poplony typu udowanego, gdzie wysiewamy przykładowe tam gorczyce z facelią i ma nam to załatwić sprawę. To nie. Tutaj firma Top Nasiona stworzyła dedykowane gatunki, które wchodzą w skład mieszanki właśnie top struktura i top gleba. One się delikatnie od siebie różnią, mają różne zastosowanie. I tutaj w kontekście tego elementu, o którym wspomniałeś, czyli spadku zawartości próchnicy, materii organicznej w glebie, chciałbym podkreślić, że celem programu węglowego Agronom jest to, aby zapobiegać właśnie tym negatywnym skutkom tego procesu. Program węglowy, z racji tego, że tutaj jest istotne powiązanie między zawartością próchnicy, materii organicznej, z właśnie zawartością węgla organicznego. Bo jak dobrze wiemy, materia organiczna, próchnica to w 58% właśnie węgiel organiczny. Dokładnie. I w ramach programu węglowego Agronom jest możliwość pozyskania dodatkowych funduszy za wprowadzenie dodatkowych ilości właśnie węgla organicznego do gleby, wycofując jednocześnie określone ilości dwutlenku węgla z atmosfery, za co gospodarstwa mogą pozyskiwać dodatkowe fundusze, ale również tutaj wzbogacać samą glebę, zwiększać jej produktywność. I tutaj istotnym elementem jest to, aby łączyć te zalety ze sobą. Oczywiście tutaj jeszcze dodam, że jest możliwość jednocześnie pozyskiwania funduszy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za ekoschemat rolnictwo węglowe. Wobec tego mamy tutaj szereg zalet. Tak, to fajnie, tak jak wspomniałeś, można bardzo w korzystny sposób połączyć, bo z jednej strony możemy uzyskać za to jakieś fundusze dodatkowe, a z drugiej strony robimy dodajemy niesamowitą wartość do gleby, którą uprawiamy. No, ta gleba jest najważniejszym narzędziem pracy rolnika, której tak naprawdę nie zmienimy. Możemy zmienić sobie traktor, możemy zmienić maszyny, silosy i tak dalej. Praktycznie wszystko ulega wymianie, natomiast tej gleby nie zmienimy. Nie wymienimy jej na nową, możemy ją tylko albo pogorszyć, albo polepszyć. No i poplony są tutaj właśnie, idealnie wpisują się do tego celu właśnie rolnictwa zarówno węglowego, jak i z drugiej strony poprawy warunków glebowych samego naszego pola w gospodarstwie. Dlatego ja tutaj często używam takiego sformułowania, że każdy rolnik bardzo dobrze wie, że należy serwisować maszyny rolnicze, ciągniki, kombajny, aby zapewnić ich sprawne działanie, prawidłowe wykonywanie pracy. Należy tutaj traktować tak naprawdę międzyplony stosowane na zielony nawóz jako taki element serwisowania gleby, że w ten sposób zapewniamy jej prawidłowe działanie również w przyszłości. I to jest element, do którego warto przekonywać rolników. W zasadzie trzeba przekonywać, bo no tak jak wspomniałem, ubytek materii organicznej jest stały w polskich glebach. Poprzez uprawki, poprzez uwalnianie właśnie, poprzez mineralizację, gdzie ten węgiel
w postaci dwutlenku węgla chociażby jest dyfundowany do atmosfery. Natomiast tutaj naszym celem jest, żeby ten węgiel w procesie humifikacji został zmagazynowany w glebie. No i tutaj te wspólne cele są wspólne, zarówno e-agronoma, tak jak i top nasion, aby poprawić te warunki glebowe i jednocześnie ten węgiel został sekwestrowany. Darku, wspomniałeś na temat tego, aby unikać maksymalnego jakiegoś upraszczania tych mieszanek międzyplonowych, bardzo prostych komponentów. Wobec tego, jakie jest podejście firmy Top Nasiona do doboru międzyplonów, jakie mieszanki? No tutaj mamy dwie mieszanki. Takie zajęło nam to, nie ukrywam, kilka lat, aby stworzyć mieszankę, która będzie z jednej strony bardzo uniwersalna i nadawała się pod wszystkie gatunki roślin, czy pod większość gatunków roślin uprawianych. Tych gatunków tak naprawdę nie ma wiele w Polsce, bo wiele wypadło i w polskich zasiewach gruntów chornych no, dominują zboża, to jest 3/4, to są tak naprawdę rośliny zbożowe. No i tutaj tych, jeżeli chodzi o kryterium doboru, to jest kilka. Przede wszystkim ja bym tutaj postawił przede wszystkim na wartość, jaką jest bioróżnorodność, ponieważ każda uprawa powoduje rozwój określonych gatunków mikroorganizmów w glebie. Jeżeli mamy to rośliny zbożowe, no to następuje specjalizacja grzybów, bakterii, pierwotniaków, promieniowców i wszystkich innych gatunków, a tego mikroorganizmów generalnie, a tego jest około, oblicza się 10 ton żywej materii tej organicznej na hektarze. I chodzi o to, żeby to było bardzo bioróżnorodne, żeby nie następowała taka monokultura, bo w wielu uprawach taka monokultura praktycznie występuje i następują niekorzystne warunki do rozwoju większości mikroflory glebowej. Tak, więc tutaj ta bioróżnorodność jest takim dla mnie kluczem, aby bez względu na to, co posiejemy, czy to będzie soja, czy to będzie z roślin dwuliściennych, czy buraki, ziemniaki okopowe, czy rośliny zbożowe, żeby miały odpowiednie warunki do rozwoju mikoryzy, gdzie grzyby łączą się z korzeniami roślin uprawnych i fantastycznie to dopiero funkcjonuje. Jeżeli tego brakuje, no to te plony będą nam powoli stabilizować się i tak naprawdę w kolejnych latach spadać. Kwestia jest tego, co zostawimy przyszłym pokoleniom, co zostawimy swojemu synowi, który przejmie nasze gospodarstwo. Czy to będzie gleba żyzna, to będzie życie to biologiczne, to będzie trwało, czy będzie to z drugiej strony no, gleba jałowa, którą zniszczyć z jednej strony bardzo łatwo, a odbudować to trwa już po prostu lata. Czyli międzyplony są tak naprawdę pewnym lekarstwem na aktualną sytuację rynkową, sytuację w wielu gospodarstwach, zawężenia pewnego płodozmianu, że mamy możliwość właśnie wprowadzenia, rozszerzenia tych gatunków roślin, które wegetują na polu i w ten sposób zapewniają właśnie tą różnorodność mikrobiologiczną. Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, bo te rośliny dominują, rośliny zbożowe, gdzie następuje pewna specjalizacja i wymieranie pewnych gatunków. I tutaj kwestia, co chcemy, czy chcemy tą bardziej postawić na gospodarkę taką, powiedzmy sobie, rabunkową, gdzie w kilka lat to pole wyjałowimy, czy działanie takie długookresowe, gdzie zależy nam na poprawie tych warunków glebowych. To tak jak wspominaliśmy, pół tony materii organicznej, pół tony próchnicy powstającej z poplonów, czy to jest dużo, czy to jest mało. Może i rzeczywiście mało, jeżeli założymy, że próchnicy jest około 2% w polskich glebach, co przekłada się na jakieś 100 ton, 2%, czyli 100 ton próchnicy na hektarze. Ten pół tony czy tona może nie jest wiele, ale jeżeli zrobimy to na 5-10 lat, to ta wartość będzie rosła i wartość tej gleby będzie dużo wyższa. Jeżeli natomiast są takie gatunki jak kukurydza okopowe, warzywa, które ewidentnie zubażają nam tą materię organiczną, więc wtedy albo będziemy szli w kierunku dołu, albo będziemy szli w kierunku góry. No i tutaj wielkiego wyboru w zasadzie nie ma, no jest w zasadzie tylko poplony. Czyli tutaj ważne jest też kontynuowanie tego działania, że możemy się spodziewać bardziej korzystnych efektów właśnie w perspektywie długofalowej. Ale jak dobrze wiemy, przecież rolnictwo jest działalnością, biznesem tak naprawdę, no bardziej
które rozpatrujemy w kontekście długofalowym. Mhm. Dlatego jak najbardziej jest to zbieżne też z ścieżką rozwoju wielu gospodarstw. Ale tak naprawdę, to też dodam, wiele gospodarstw, z którymi rozmawiam, które są uczestnikami programu węglowego Agronom, zauważają już pewne korzystne działania międzyplonów w roślinie następczej. Szczególnie jeśli występują tam właśnie gatunki z grupy roślin bobowatych, wiążących azot, to tak naprawdę wtedy zwiększa dostępność azotu dla rośliny następczej i te plony mogą być wyższe, tak? Co też ma takie odzwierciedlenie stricte ekonomiczne. To ja tu jeszcze tutaj wtrącę, że oczywiście to działanie długookresowe jest bardzo ważne, ale też to działanie doraźne jest tu i teraz i które jest w przeciągu jednego sezonu wegetacyjnego w zasadzie widoczne, a to jest wymiana składników pokarmowych. Tak, ponieważ tak jak wspomniałeś, rośliny bobowate nie dość, że ten azot z gleby wyciągają, fosfor i tak dalej i magazynują w sobie, no to jeszcze produkują, bobowate produkują dodatkowo, więc te ileś tam kilogramów, czy to będzie 10-20 kilogramów tego azotu jest zmagazynowane. Więc to jest bardzo szybkie, ponieważ no, ten kompleks sorpcyjny składający się z próchnicy, z minerałów i lastych jest generalnie słabe w Polsce. To nie ma co ukrywać. Tak, w porównaniu do chociażby gleb ukraińskich, gdzie tam w standardzie jest 5% próchnicy, a każda tona próchnicy to magazynuje 160 ton wody, no to łatwo sobie możemy przeliczyć, ile w polskich glebach tej wody może zostać zmagazynowanej, a ile w tamtej. No natomiast ten, zamiast tego kompleksu sorpcyjnego i zamiast próchnicy, która to jest taką gąbką, która magazynuje, która wchłania i oddaje nawozy, gdy jest taka potrzeba, to tutaj rośliny właśnie poplonowe pełnią tą właśnie rolę takiego bufora. Z jednej strony wyciągają, facelia fantastycznie wyciąga nam azot i fosfor z głębszych warstw gleby. No rośliny podobnie. I ten obieg materii organicznej jest cały czas tutaj zachowany, aby nie następował odpływ chociażby azotu do wód gruntowych, ażeby nie zostały inne składniki wywiane chociażby przez wiatr. Nawiążmy tutaj jeszcze do kolejnych zalet właśnie wprowadzania międzyplonów. Jakim jest na przykład ograniczanie zachwaszczenia, redukcja właśnie kiełkowania nasion kwastu? Czy również firma Top Nasiona zauważyła takie korzystne działanie międzyplonów? Tak, oczywiście. To jest bardzo, bardzo dobrze widoczne. Ja tutaj jakby posłużę się troszkę może innym przykładem, mianowicie jeżeli chodzi o nicienie glebowe. Tutaj nawiążę do tego, ponieważ, ponieważ wiele gatunków, które są w składzie top struktury i top gleby, którą stworzyliśmy, działa właśnie fitosanitarnie. To jest facelia, to jest len, który działa fantastycznie w taki sposób, że wydziela korzenie, wydzielają wydzieliny korzeniowe, które powodują rozpuszczanie cyst mątwika burakowego, który przy braku żywiciela głównego po prostu ginie. Mamy tam facelię, mamy len, mamy owies szorstki, który zawiera awenacynę, która działa też fitosanitarnie i seradela, która koniczyna piasków, która też również działa fitosanitarnie. Więc tutaj ta wartość jest no, jakby nie do przecenienia. Czyli rozpatrujemy tutaj tak naprawdę wiele zalet w kontekście samej produkcji roślinnej, następstwa tutaj działania międzyplonów. A chciałem jeszcze zapytać o taką kwestię bardziej praktyczną, moment wprowadzenia samych międzyplonów. Bo z tego co wiem, te mieszanki proponowane przez Top Nasiona charakteryzują się stosunkowo niską normą siewu. Tak, stosunkowo niską normą siewu, a to wynika z kilku kwestii. To jest zawsze jakiś kompromis. Pamiętajmy, że wysiewamy to w momencie najczęściej, kiedy jest po prostu ciepło, kiedy jest bardzo gorąco, ziemia jest nagrzana, przesuszona przez uprawki glebowe. I tutaj wysiew w tym terminie nie wszystkich roślin ma sens po prostu. Tak, jeżeli mamy to rośliny typu olejarka abisyńska, owies szorstki, seradela, słonecznik, oprócz wyki, która jest jedynym gatunkiem dosyć trudno kiełkującym w warunkach suszy, ale te 6 gatunków na 7 tam skiełkuje, to jest bardzo duża szansa, że to po prostu skiełkuje, nawet i będzie dobrze rosło na słabych stanowiskach,
i na takich przesuszonych, które są zwykle w glebie. Nie? Czyli pomimo tej stosunkowo niskiej normy siewu, dominują właśnie takie gatunki, charakteryzujące się niską masą tysiąca nasion, czyli ta obsada roślin jest też utrzymana na możliwie wysokim poziomie, co też gwarantuje tutaj sukces. Tak, to przede wszystkim dobór gatunków, nie tyle właśnie chodzi o ilość, bo możemy wysiać, nie wiem, 100 kg grochu, co z tego, jak on nam będzie miał problemy ze skiełkowaniem, no bo potrzebuje po prostu do skiełkowania dużo wody. Druga sprawa jest chociażby taka techniczna, rozwarstwianie się tej mieszanki. Jednogatunkowe, no dosyć prosto wysiać, tak? Jeżeli wysiejemy sobie gorczycę, no to generalnie wysiejemy ją w miarę równomiernie. Ale jeżeli chcemy połączyć grubonasienne z drobnonasiennymi, no to wsypiemy to do siewnika i po pierwszych 10 metrach po przejeździe ciągnika okazuje się, że te wszystkie grubonasienne są na górze, tak? A całe no, na zasadzie zwykłego rozwarstwiania się są na dole. No i okazuje się, że pół pola mamy koniczyny, a pół pola bobiku. No i to już jakby nie współgra. Także tych elementów składających się na dobór mieszanki, dobrej mieszanki poplonowej czy międzyplonowej, jest sporo i tego jest tak naprawdę dużo, dużo więcej. To nie jest tak, że nawrzucamy po prostu do worka, aby było i niech sobie to jakoś tam rośnie. Tak, ale ważny jest też tutaj ten element, o którym rozmawialiśmy trochę, że ta norma siewu jest stosunkowo, ogólna masa nasion używanych na hektar jest stosunkowo niska, ale dzięki temu uzyskujemy bardzo dużą wydajność powierzchniową, na przykład z zasypania jeden raz skrzyni nasiennej właśnie zbiornika, siewnika międzyplonów i to też ma korzystniejszy wpływ tutaj na samą efektywność pracy, wobec tego też tutaj... Tak, ta wydajność jest dużo, dużo wyższa, po prostu można z niewielkiej partii towaru, tak, nasza a taka standardowa przyjęta norma to jest worek 25 kg, który wystarcza do obsiewu 2 hektarów. Rozumiem, okej. Okay. Czyli tutaj rozmawiamy o pewnych kwestiach zalet międzyplonów, o pewnych kwestiach dotyczących praktyki właśnie zastosowania tych międzyplonów. Wspomniałeś, Darku, kilkukrotnie o tym, że wasze mieszanki, proponowane mieszanki są wielokomponentowe. Tutaj chciałbym też się odnieść do kwestii programu węglowego e-agronom, że my również rekomendujemy stosowanie mieszanek wielokomponentowych. Co najmniej 3 komponenty, a w przypadku firmy Top Nasiona tutaj ta mieszanka jest jeszcze bardziej rozbudowana, ale istotnym elementem jest też to, żeby był znaczny udział roślin bobowatych, ponieważ one charakteryzują się z kolei w kontekście budowania tej materii organicznej próchnicy, wyższym tak zwanym współczynnikiem humifikacji, czyli po prostu więcej zostanie tych resztek pożniwnych, tych resztek, przepraszam, po międzyplonie i one będą w stanie budować właśnie tutaj efektywniej zasoby materii organicznej. One są także w samym programie węglowym e-agronom wyżej wyceniane w kontekście efektywności właśnie wprowadzania węgla organicznego. I tutaj bazując na tych gospodarstwach, z którymi współpracujemy, a tylko dodam, że to jest około 280 gospodarstw, łącznie jest to około 180 tysięcy hektarów, zauważyliśmy, że faktycznie mieszanki wielokomponentowe z bobowatymi znacznie lepiej właśnie spełniają swoje działania. No i tutaj wtedy właśnie warto zainwestować w odpowiednie mieszanki międzyplonowe. A Darku, jeszcze takie pytanie, na jakie cechy, na jakie elementy jakości nasion, już bezpośrednio tutaj związane z siłą kiełkowania, na jakie elementy warto tutaj zwrócić uwagę, żeby zapewnić dobrą efektywność międzyplonów? Znaczy, ja bym tutaj też zwrócił uwagę nie tyle na same gatunki, co na odmiany jeszcze, bo akurat w naszej ofercie nie mamy mieszanki z gorczycą, ale są odmiany gorczycy, które wyłapują te mątwiki, tak, i które działają ewidentnie niczyniobójczo, ale są też odmiany, które takich właściwości nie mają. Więc tutaj też jakby warto się zagłębić troszeczkę bardziej i zobaczyć, czy naprawdę rzeczywiście ta odmiana spełnia tą rolę, tak? Bo każda spełnia inną rolę.
Ja bym tutaj też jednak zwrócił właśnie uwagę na tą bioróżnorodność, tak, żeby ten stosunek był też odpowiedni, bo to nie chodzi o to, żeby było, nie wiem, połowę owsa szorstkiego, a połowę, a 3/4 jakiegoś tam jeszcze innego gatunku, tylko żeby to było odpowiednio dobrane, żeby to, co wspominaliśmy wcześniej, żeby było odpowiednie przerastanie systemów korzeniowych, żeby były odpowiednia część naziemna, żeby odpowiednia część była roślin bobowatych, które nam zasymilują ten azot. Tak, i to wszystko składa się na sukces taki, że właśnie wyprodukujemy ten minimum pół tony próchnicy z hektara rocznie do tony, a niektóre opracowania podają, że z tych najlepszych możemy wyprodukować nawet tonę tej próchnicy. A próchnica to oczywiście, tak jak wspomniałeś, to jest blisko 60% składa się z węgla, a na tym nam dokładnie zależy. Zgadza się. Zarówno jeśli chodzi o tutaj budowanie żyzności gleby, jak i generowanie dodatkowych funduszy, bo też o tych elementach rozmawiamy. Tu się fajnie to łączy ze sobą. Tak, razem wszystko po prostu tutaj połączyć te zalety tych elementów. Więc pokrótce podsumowując, myślę, że dla każdego gospodarstwa warto jest rozpatrywać, aby tutaj te międzyplony wprowadzać, aby dobierać odpowiednie mieszanki, aby tutaj zadbać o tą efektywność międzyplonów i właśnie w ten sposób zapewnić produktywność gleb za 5, 10, 15 lat. Bo tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, prowadzenie gospodarstwa rolnego to jest tak naprawdę działalność bardziej długofalowa, ale również można zauważyć pewne bieżące zalety stosowania. Tak, no to są to, ja bym zawsze starał się podzielić właśnie na takie działania doraźne typu odzysk tych i materii organicznej i szybki obieg składników pokarmowych, składników mineralnych, makro, mikroelementów, tak, które poprzez szybki rozkład wracają do gleby, nie są wymywane, nie są uwsteczniane, natomiast tylko są. No i to działanie takie właśnie długofalowe, które polega na tym, że budujemy jednak tą wartość mikrobiologiczną gleby, no i wartość przede wszystkim, jeżeli chodzi o budowanie próchnicy, której wartość no, nie sposób przecenić, bo no, w zasadzie tylko to jest, próchnica jest takim tworem, który powoduje nam, że budującym żyzność. Tak? Możemy dostarczyć składniki mineralne, mikro, makroelementy bardzo szybko z nawozów azotowych, fosforowych, to dostarczymy i wyrównamy pH też w miarę szybko, parę lat i jesteśmy w stanie tam podnieść. Natomiast budowanie próchnicy, no to już jest proces długotrwały i kwestia tego, jak do tego podejdziemy. Czym będzie nam zależało na tym, żeby zostawić pole w dobrej kulturze, czy żeby taką no, troszkę gospodarkę rabunkową prowadzić, gdzie wyciągamy, a tak naprawdę po 10 latach to, co przekażemy pozostałym pokoleniom, no to będzie się nadawało tylko chyba na działki budowlane, bo czasami już się tego odbudować nie da i no i tak naprawdę z czwartej klasy, drugiej klasy no, nie zbudujemy. Czyli warto dbać o ten właśnie element serwisowania gleby, to o czym też wspominałem. Tutaj tego nie wymienimy, nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, to jest działanie długofalowe i takie musi być. Darku, a kontynuując temat międzyplonów, czy mógłbyś podać przykłady gospodarstw, które do tej pory borykały się z jakimiś problemami, a udało się właśnie te problemy rozwiązać właśnie przy użyciu międzyplonów? Międzyplony generalnie trzeba przyjąć, że najlepiej działają w warunkach trudnych i ich wartość ujawnia się nie na tych pierwszej, drugiej klasie gleby, bo tam w zasadzie te warunki są na tyle dobre, że efektów działania nie po prostu wizualnie nie widać. Natomiast tam wszędzie, gdzie występują jakieś problemy, czy to są związane z wymokliskami, czy związane z kolei w drugiej, związane z jakąś lekką glebą, tak? gdzie następuje rozpylenie tego materiału, gdzie następuje odpływ po każdym deszczu, no to tutaj te poplony rzeczywiście robią robotę i fajnie są w stanie poprawić nam strukturę gleby. Ja znam takie gospodarstwa w zasadzie kilka na Wielkopolsce, które po pierwszym, drugim roku stosowania takie były dosyć sceptyczne, a w sumie nie widziały, ale już po 3-4 latach, kiedy tak tej materii organicznej tam jest tak naprawdę niewiele i nawet ten dodatek niewielki z poplonów, które stosowaliśmy, spowodował, mówi, no kurczę, no na tej części pola, gdzie to stosowałem, rzeczywiście jakaś ta gleba jest trochę inna.
jest trochę ciemniejsza, jest trochę lepsza, łatwiej się uprawia, nie ma tej skorupy glebowej, no coś się poprawiło. No i na zasadzie eliminacji, no wszystko robione to samo, a okazuje się, że już te 3-4 lata moim zdaniem to są takie, kiedy te efekty pierwsze zaczyna widać. Czyli tym elementem dodatkowym właśnie było wprowadzenie międzyplonów. Tak, międzyplonów ewidentnie. I to było takie pół pola z poplonami, pół pola zostawione. Ja myślę, że że tutaj to była taka uprawa trochę konserwująca jakby stosowanie tych międzyplonów, no bo gleba była zakryta przez większość czasu, przez większość część roku, natomiast tutaj była odkryta i wtedy tam to działanie promieni słonecznych, działanie wiatru wysuszające, działanie wody, która powodowała odpływ tych składników mineralnych, no, niszczy tą strukturę. Czyli te efekty tutaj ograniczenia tej erozji wodnej, erozji wiecznej były widoczne? Były widoczne. Po prostu zaczęły być widoczne i te składniki, które zostały, plus dodatkowo próchnica, która się wytworzyła z tutaj materii organicznej wprowadzonej poprzez poplony, no zaczęła dawać efekty. I tutaj chciałbym też nawiązać do pewnych bardziej długofalowych, bardziej tutaj zorientowanych właśnie na efekty doświadczeń firmy Agronom prowadzonych na terenie Estonii, w gospodarstwie Ranu. Estonia charakteryzuje się tym, że dużym problemem jest przede wszystkim tam krótszy okres wegetacji roślin, ale erozja właśnie wodna, wieczna również stanowią tam pewne istotne elementy utrudniające produkcję roślinną. I właśnie doświadczenia w Ranu, porównywanie różnych typów międzyplonów, różnych typów mieszanek również stanowi dla nas pewną dodatkową wiedzę, co moglibyśmy proponować na polskim rynku. Ponieważ regionalnie tak naprawdę tutaj pewne warunki klimatyczne są bardzo zbliżone. Natomiast istotnym takim dodatkowym elementem poza międzyplonami również w gospodarstwie Ranu stosowane jest porównywanie różnych metod uprawy gleby, z kolei włączając to także siew bezpośredni. Czyli warto prowadzić doświadczenia, warto obserwować efekty i krok po kroku rozwijać temat wprowadzania różnych dodatkowych rozwiązań, jak właśnie międzyplony, czy wspomniane tutaj uproszczenia uprawowe i generować za to jeszcze dodatkowe pieniądze. Za to tak naprawdę, że rozwijamy tą zawartość materii organicznej w glebie. Dokładnie, tutaj jest fajne to połączenie właśnie, że możemy połączyć rolnictwo węglowe z jednoczesnym polepszeniem warunków glebowych na naszym gospodarstwie. A co się wiąże oczywiście ze zwiększeniem plonu. Darku, a z jakimi ograniczeniami w zakresie wprowadzania międzyplonów spotykałeś się do tej pory w gospodarstwach? Ja w zasadzie to tak naprawdę to nie spotykam się z wielkimi ograniczeniami. Bardziej to jest chyba kwestia mentalna, przestawienia się na pewne na pewnego rodzaju myślenie bardziej takie zorientowane na zachowanie tej struktury gleby, utrzymanie jej w dobrej kulturze. Tak naprawdę tutaj nie ma jakichś specjalnych wymagań. Możemy to zasiać na wiele sposobów. Te sprzęty do wysiewu nie są wcale jakieś takie bardzo drogie, bo najprostszy siewnik kosztuje tam z 10-12 tysięcy do poplonów, a będzie użytkowany przez wiele, wiele lat w gospodarstwie. No i w zasadzie wszystko są gotowe mieszanki skomponowane, można samemu skomponować, próbować. Także ja tutaj nie widzę jakichś wielkich ograniczeń. Czyli tak naprawdę pewne ograniczenia z zakresu czasowych w gospodarstwie tak naprawdę i tak są eliminowane tym efektem dodatkowych zalet, jakimi są wprowadzanie międzyplonów. I dlatego właśnie posiłkując się tymi przykładami praktycznymi, gospodarstwa, które są zadowolone z wprowadzania międzyplonów, zachęcamy właśnie do tego, aby na szerszą skalę wprowadzać dobre mieszanki międzyplonów, uzyskiwać w ten sposób korzystniejsze właściwości gleby i generować dodatkowe fundusze. Ja bardzo, Darku, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, zaglądania na nasze strony internetowe. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Dariusz Dereń, Top Nasiona oraz Radek Zalewski, Agronom.